Cześć! Cześć, kochana! Witam cię bardzo, bardzo serdecznie tutaj u nas. Udało się połączyć? Udało się połączyć, tak, słuchaj, kombinowałam tutaj, światło sobie nastawiałam i tak dalej, ale jestem. Super, bardzo się cieszę. Słuchaj, chciałam naszą rozmowę zacząć od początku tak naprawdę. Tak. Czyli od tego, jak w wieku 8 lat wyjechałaś za granicę, do Niemiec. Tak. Powiedz mi, co cię zafascynowało w tym świecie artystycznym, albo co spowodowało, że ta, mimo tego, że wyjechałaś z Polski, postanowiłaś się tam dalej rozwijać artystycznie? Wiesz co, kiedy wyjechałam, jak miałam 8 lat, to już tutaj w przedszkolu i w zerówce grałam w teatrzykach oczywiście i chodziłam do jakichś teatrzyków dla dzieci i tak dalej. I tutaj już byłam w balecie, w grupie baletowej we Wrocławiu i pierwszy raz stałam na scenie w operze we Wrocławiu, mając 5 lat, 4, 5, 6 lat i czułam to coś tutaj w sercu i w brzuchu, że mi się to podoba, jak ten moment, kiedy stoję na scenie i tam siedzą rodzice i ja macham, wiesz, pokazywałam cały czas, oto ja. I tu się urodziło to uczucie, że chcę być artystką. Pierwszy raz. No i później, wiesz, grałam w teatrach, w teatrzykach i wyjechałam do Niemiec i tam też oczywiście w szkole były różne takie kółka teatralne. No i tak to się zaczęło. Później jak byłam dziewczyną, jak miałam 12 lat, to gdzieś tam wysyłałam zdjęcia do jakichś gazet. W sumie nie chciałam nigdy być modelką, bo mnie to nie interesowało, bo mnie to w sumie, przepraszam, że tak powiem, ale nudzi bardziej. Ale tak zaczynałam po prostu krok za kroczkiem. No właśnie, zaczynałaś powoli i też jesteś takim najlepszym chyba przykładem na to, że jakby bez szkoły aktorskiej, a z taką determinacją i umiejętnością znalezienia sobie zajęć, które pozwolą ci się rozwijać i doskonalić ten warsztat aktorski, jesteś w stanie do tego świata się dostać. Bo wiele osób, jak się nie dostaje do szkoły teatralnej, to się poddaje. Ty się nie poddałaś. Wiesz co, ja się nie poddałam, ale muszę szczerze powiedzieć, że ja nie mam wykształcenia w szkole teatralnej państwowej, tylko ja, ponieważ ja się nie dostałam do finałowej rundy. Nie, dostałam się do finałowej, ale nie zostałam wybrana. No, Boże, bierze się 12 osób na 800 chyba jest, 800 kandydatów. No, a teraz jest 20 miejsc nawet w szkołach, więc to rzeczywiście jest taka walka. Tak, bardzo. Słuchaj, ale się mimo to nie poddałam i mam nauczyciela, znaczy wiesz, prywatnie się wykształciłam, mam taki coaching, chodzę na warsztaty do dzisiaj zawsze, bo wydaje mi się, że artysta lub aktor nigdy, jak to powiedzieć, no nie ma końca nauki, tak? Mhm. Zawsze trzeba inwestować w siebie, w technikę też, w różne są, no różne, przeróżne są techniki. W ogóle spotykanie się z innymi aktorami jest fantastyczne, jak się razem gra na tych warsztatach i tak dalej, czyli wiesz, ja jestem zawsze otwarta głodna na nową wiedzę i nowe techniki i tak dalej, doświadczenie. Czyli cały czas jakby się rozwijasz z tym swoim coachem. Oczywiście, ale słuchaj, nawet Meryl Streep, amerykańska, bardzo znana aktorka z Hollywood, mówi, że no nie ma końca nauki. Czyli no, cały czas próbowałaś, cały czas się rozwijasz, ale tak, też właśnie nie poddałaś się w tym zdawaniu do szkoły. No i właśnie, dostałaś się do głównej roli 2007 rok w Niemczech. Powiedz mi, jak to się stało? Jak trafiłaś na ten casting? Bo grałaś tam jakby ikonę rewolucji seksualnej w latach 60., więc taka rola bardzo odważna. Powiedz tak mi, jak to było? Słuchaj, ja grałam, powiem tak, od 18 roku życia już zaczęłam w teatrze grać. Później poszukałam sobie agencję w Niemczech i zaczęłam grać tutaj jeden dzień, jakaś taka rola malutka tu i tam. I grałam dalej w teatrze i chodziłam na castingi oczywiście. I casting odbył się w roku 2005. Nie wiem, jak to się mówi, czy 2005. To są takie rzeczy, które nieraz mi się mylą nieraz po polsku.
ponieważ żyję tam od 30 lat w Niemczech. I był casting i agentka mnie tam wysłała na ten casting i po prostu to były chyba 3 rundy tego castingu. No i reżyser i reżyserki castingu stwierdziły, że no to jest ona, bo byłam podobna do tej kobiety i zagrałam tak, jak oni chcieli i po prostu... No tak. Ale to... uważasz, że to jest taki twój moment, kiedy ta kariera nabrała takiego naprawdę tempa? Tak, oczywiście, no bo to trwało, tak jak ci mówię, od 18 roku życia, to w sumie 7 lat trwało, ciężkiej pracy, dużo inwestycji, też finansowej oczywiście, bo dużo się, wiesz, płaci za te wszystkie warsztaty i tak dalej, czy jakieś wyjazdy, loty gdzieś tam. I to trwało w sumie 8 lat do tej głównej roli, do tego mojego debiutu, aż mnie świat artystyczny, show biznes poznał w sumie, bo ta rola mnie jakby tak wylansowała na rynku, można tak powiedzieć. A do tego czasu grałam sobie tu i tam, i tu i tam. Czy ta rola też spowodowała, że później to, że jakby hit Summer Wine, ten cover, spowodował tak naprawdę, że stwierdziłaś, że chyba wydasz debiutancki album? Czy to miało wpływ? Słuchaj, tak. Ponieważ nagraliśmy utwór w trakcie kręcenia filmu, to był taki, jak to się mówi, piosenka tytułowa, czy jak to nazwać do tego filmu? Tak. Summer Wine. Soundtrack, tak. Ale wiesz co, ale ja się koncentrowałam w tym momencie jeszcze na aktorstwo, czyli trwało całe 10 lat, aż nagrałam mój debiutowy album. Dystrybutorzy i tak dalej chcieli, różni menażerowie chcieli mnie, wiesz, zaangażować. Trzeba się brać bardziej w stronę tą muzyczną, a ty chciałaś aktorsko. Chcieli ze mnie zrobić niemiecką Kylie Minogue, a jak ja to usłyszałam, ja jestem takim bardzo, jakby to powiedzieć, człowiekiem, która ja potrzebuję moją zawsze wolność. Wiesz, muszę sama decydować o tym, co robię i co chcę. I zawsze decyduję moją intuicją, orientuję się intuicją. I to jeszcze nie był ten moment wtedy po prostu, wiesz? Ja chciałam się koncentrować na aktorstwo i jak na przykład wtedy chcieli, żebym występowała. Tak. Słuchajcie, przepraszam was, od 30 lat żyję w Niemczech. Dokładnie, więc... Coś tam się teraz... Właśnie. Żebyście nie pomyśleli, że kurczę, kurczę na mnie, co ona po polsku będzie mówić. Tak. I co chciałam powiedzieć, że tyle lat trwało do tego mojego albumu. No, tak i to nie był ten moment, no rozumiem. Tak, kieruję się intuicją, jeżeli to nie jest ten moment, to kurczę, no może koń mnie... Okej, a spodziewałaś się, że Summer Wine do teraz brzmi w rozgłośniach radiowych. Czy to nie. Spodziewałaś się tego? Zero, naprawdę nie. Byłam w studio z Villevalo, byłam fanem oczywiście Villego wtedy, jak miałam Join Me in Death, jego hit, bo ja miałam wtedy chyba 20 lat, to było chyba 5 czy 6 lat przed naszym nagraniem. I słuchajcie, byliśmy w studio, byliśmy obojga chorzy. Ja miałam chyba anginę, on miał zapalone struny głosowe. Byliśmy absolutnie nie w sosie, ale przez to mieliśmy fajne takie głosy, jakieś takie, wiesz, jeszcze niższe. Nagraliśmy ten song, to jest cover słynnego Summer Wine, Nancy Sinatra i Lee Hazelwooda. No i wiesz co, to właśnie to znowu chodzi o moment. Wydaje mi się, że wtedy był taki moment, gdzie ludzie pokochali jakoś ten utwór i nie mogę określić dlaczego. Oryginał oczywiście jest przepiękny, myśmy dużo nie zmienili. Wszystko pasowało w tym momencie po prostu wtedy. No i 2017 rok, debiutancka twoja płyta Love Kills. Też utwory na tej płycie, którą dzisiaj sobie przesłuchałam, są takie trochę też opowiadają takiej ciężkiej miłości. Te teledyski też są trochę takie mroczne dla mnie, w ogóle pasujące w taką niemiecką kulturę i ja akurat jestem fanką takich rzeczy. No, bardzo mi się podobały zdjęcia i zastanawiam się, co takiego się działo w twoim życiu, że te teksty są takie trochę smutne. Uważam, że to jest niemiecka kultura, bo mi się właśnie wydaje, bo wiesz co, jak ludzie mnie pytają,
jeszcze raz mówię, miałam 8 lat, jak wyjechałam z Polski. Cała rodzina, oczywiście mama, tata, dziadkowie i tak dalej, są Polakami. Czyli ja jestem Polką. To jest moja mentalność, którą kocham, uwielbiam. W Niemczech się wyuczyłam, chodziłam tam do szkoły, zaczęłam studiować i tak dalej, pracowałam. Czyli w moim sercu noszę dwa kraje. Tak, ale jestem Polką, czuję się Polką, dlatego też wróciłam tutaj do Polski z powrotem, bo wydaje mi się, że jednak my Polacy mamy tą taką melancholijność. Melancholijność, tak. I to jest polskie we mnie, bo Niemcy jednak są, ich mentalność jest bardziej może z dystansem. Mówi się, że bardziej są chłodni lub zimni. Ja naprawdę nie jestem chłodna lub zimna i dystansu też nie mam, tylko jestem otwartym człowiekiem bardzo emocjonalnym. Czyli uważam, że to jest moja polska taka cecha, która tam w tym albumie się pokazała. Jeśli chodzi o teksty, tak? Bo mówiłam o oprawie bardziej. Chodziło mi o teledyski bardziej, jak sobie oglądałam, ale rozumiem, jakby ta mentalność rzeczywiście jest taka. Czyli to jest taka twoja polska rzecz, którą chciałaś też pokazać, że cały czas jesteś tą Polką, tak? No tak, słuchaj, no jestem Polką, tak, a teksty no napisałam, wiesz, do pamiętnika. Oczywiście, że przeżyłam tą miłość nieszczęśliwą, zakochałam się w kimś, w kim nie powinnam się zakochać. Później odeszłam od kogoś, który mnie bardzo zranił, okłamał. Ja też okłamałam, ja nie jestem świętą, ja jestem szczera zawsze i naprawdę nie jestem matką świętą. Nie wiem, jak to opisać. I o to wszystkim po prostu zaśpiewałam. Napisałam. A teraz jesteś szczęśliwa? Tak, ale sama. Wiesz co, teraz jestem bardzo szczęśliwa, bo bardzo, bardzo zakochałam się w Warszawie po prostu. Uwielbiam Warszawę. Kocham to miasto. No właśnie, powiedz... Tak. Faceta nie mam. Ale to nie szkodzi. Będzie. Już tam na mnie gdzieś czeka. Już tam w uniwersum, wiesz, coś się dzieje. No właśnie, powiedz mi, jakie widzisz różnice, skoro mówisz, że zakochałaś się w Warszawie, jakie widzisz różnice pomiędzy tym, jak mieszkałaś w Niemczech, a tym, jak mieszkasz w Warszawie? Słuchaj, ja żyłam lub żyję, jeszcze tam mam mieszkanie oczywiście, w Berlinie. Berlin jest miastem bardzo pulsującym, dużym, olbrzymim. Jak jeżdżę po Warszawie, to widzę horyzont, widzę skyline, mam, jakby to powiedzieć, czuję tą wolność właśnie, czuję... jakby to powiedzieć, no miasto jest otwarte bardziej, Berlin jest bardziej zamknięty, widać budynki wysokie, dużo, starych, jest bardzo szaro, bym powiedziała w sumie, w jesieni i w zimie bardzo, bardzo zimno i ludzie są agresywni w Berlinie, bo miasto nie jest bogate, nie jest bogatym miastem i jest chaos, jest naprawdę... Mówisz o agresji ludzi, którzy chodzą po ulicach? Tak, jest bardziej, znaczy słuchaj, w Berlinie jest bardzo, bardzo dużo różnych kultur, bardzo różnych, dużo narodowości w ogóle z całego świata. Jest bardzo, bardzo otwartym, tolerancyjnym miastem i to jest fantastyczne. I masz wszystko, masz tam osiedla bardzo bogate, masz osiedla alternatywne, coś może tutaj jak Praga, w Warszawie Praga. Praga Północ. Tak, nie wiem. Słynna. Aha. I później masz Saską Kępę i tak dalej, ale jest bardzo dużo artystów w Berlinie, teatrów, odbywa się muzyka elektroniczna, bardzo dużo muzyki elektronicznej tam grają i produkują. Ale tutaj mam taki bardziej taki relaks i spokój. Tutaj sobie wychodzę na ulicę i z domu wychodzę i mam taki... Tak biorę oddech i... No nie wiem, jestem może po prostu szczęśliwa, że jestem znowu w Polsce. Może powiecie to... Widzowie, kochani, zwariowała, ale szczęśliwa, czuję się dobrze tutaj. No myślę, że to jest najważniejsze. A powiedz, czym się różni ten rynek w Niemczech, a rynek tutaj w Polsce, jeśli chodzi o filmy i telewizję? No bo jednak tam występujesz w bardzo dużej ilości tych seriali. Tak, no i tutaj produkcji. Sobie zaczynam pracę. Mm-hmm. Już tutaj nagrywałam, kręciłam
dwa seriale na krawędzi i coś z Cezarem Pazura. Pazurem. Pazurą. Pazurą. Pazurą, tak. Ale teraz w sumie naprawdę zaczynam pracę tutaj. Przez twoja twarz brzmi znajomo i teraz w Ojcu Mateuszu też miałam epizodę. Czym się różni? Wydaje mi się, że w Niemczech jest większy budżet, więcej jest pieniędzy. Co do jakości, absolutnie Polska się nie odróżnia od Niemiec lub, nie wiem, Anglii czy Ameryki. Wydaje mi się, co do jakości jest, no mamy fantastycznych tutaj aktorów i reżyserów. Boże Ciało było fantastyczne, uwielbiam ten film, nie wiem, jak czy ty go oglądałaś? No, oczywiście, że tak. Tak, naprawdę byłam zafascynowana. I w Niemczech też się zafascynowali tym filmem. Tak. Cały świat, prawda, się zafascynował. Czyli no, mamy wielki, olbrzymi potencjał. Dużo operatorów mamy przecież fantastycznych, znanych na całym świecie. No, co do tego... A z takiej skali przebicia się tam? Bo jednak byłaś Polką, która wyjechała do Niemiec i w Niemczech próbowałaś się przebić na ten rynek, udało się. No, u nas w Polsce niektórzy mają farta, niektórzy nie, więc zastanawiam się pod względem takim stricte możliwości. Tak. Gdzie jest ciężej? Słuchaj, ja tutaj zaczynam i przez to, że jestem taka optymistyczna i pozytywnie nastawiona, to ja wiem, że wszystko, wiesz, pójdzie jak po maśle. W Niemczech najpierw było tak, że najpierw nazywali mnie Polką, później byłam Polką, która żyje w Niemczech, później była Niemką z polskimi korzeniami, później byłam Niemką, a teraz już jestem po prostu człowiekiem i aktorem, aktorką, co jest, to jest dla mnie najważniejsze, bo no, ja jestem po prostu, powiedzmy, Europejczykiem, tak? Tak bym powiedziała. I słuchaj, wydaje mi się... Chyba zasłużyć tak na taką tolerancję, znaczy na taką akceptację, w sensie, że jesteś aktorką, tak? Bo mówisz o tych etapach, które przechodziłaś. Na pewno, oczywiście, wiesz, bo ten świat show biznesu lub artystyczny świat obserwuje oczywiście nowych debiutantów i człowiek chce pokazać się z jak najlepszej strony swojej i pokazać, że może ma talent. Oczywiście ja sama o tym nie decyduję, tylko reżyser, producent i tak dalej, reżyserzy castingu. No ale trzeba sobie na wszystko zapracować. Naprawdę, tak jak mówiłam, dużo trzeba zainwestować w pracy, wykształcenia się i dyscypliny. Bardzo dużo jest, no wiesz, są różne w aktorstwie fazy. Jako wokalista lub muzyk jest inaczej, bo możesz zawsze napisać piosenkę, zakomponować sobie coś fajnego. Jako aktor, jak jesteś aktorem, jesteś zależna od castingów, od kontraktów. Jeżeli ktoś cię nie chce, to cię nie chce. Nieraz mamy takie czasy, że pół roku się nie pracuje. Wiesz, ludzie myślą, że my bardzo dużo zarabiamy, ale jeżeli się przeliczy to na cały rok nieraz, to zarabiamy tak samo lub mniej niż człowiek, który pracuje codziennie, od poniedziałku do piątku stricte pracę. Zawsze, chyba że jesteś Angeliną Jolie, no to zarabiasz już nie musisz w ogóle pracować. Tak? Ale trzeba pracować po prostu, naprawdę. I trzeba głęboko wierzyć w to, co się robi? Głęboko wierzyć w to, co się robi. Kochać bardzo od serca to, co się robi, bo inaczej to się nie przetrwa i po prostu dużo ludzi odchodzi i jednak wykształcają się w innych kierunkach. A ja jednak zawsze właśnie wierzyłam w to wszystko i jakoś to się, jak to się mówi, kalkulacja mi się udała. Powiedz mi, czy będzie dalej kariera muzyczna? Przepraszam, muszę się tutaj poprawić. Kariera, tak, muzyczna? Tak, czy dalej planujesz się w tym temacie rozwijać? Słuchaj, tak. Napisałam teraz właśnie nowy utwór, bo teraz jest tak, dzisiaj na rynku jest tak, że już w sumie albumów się nie wydaje, tylko single bardziej. No bo mamy Spotify, mamy Apple Music, mamy YouTube, Instagramy. Ludzie, wydaje mi się, że szkoda, no już nie kupują takich całych albumów. Jednak album opowiada zawsze całą historię artysty. Single to jest taki moment, taki humor, taki moment dnia, bym to tak metaforycznie opisała.
jeśli chodzi teraz o single, czy wydanie EP, ja nie wiem, jak to w Polsce się mówi, to są takie trzy, czy... Ale wiem, tak. Do pięciu utworów. Mhm. Tak, i tak. Ja pracuję nad nową muzyką. Jeszcze nie wiem... Czyli może w tym roku? Może. Słuchaj, tak orientuję się właśnie artystami tutaj w Polsce, wokalistami, muzykami, kto tutaj jest na rynku, kto jest ciekawy, z kim można by było nagrać coś. Czyli masz w jakimś duecie. A kto na przykład jest dla ciebie takim ciekawą, interesującą postacią muzyczną na rynku u nas? Jeszcze ja się naprawdę zaczynam orientować. Brodka nazywa się, Monika chyba, tak? Mm-hmm. Tak, jest Monika. Wiesz, ona całkiem inny styl muzyki ma, czyli tutaj nie będzie duetu, ale fajna jest dziewczyna. Później, no wiesz, ja znam jeszcze oczywiście Edytę Górniak, tak, czy Marylę Rodowicz. Zawsze, słuchajcie, chciałam mieć występ we Wrocławiu lub w Warszawie na Sylwestra z Marylą Rodowicz. To jest moim takim wielkim marzeniem. Uwielbiam Marylkę. A ty co ją uwielbiasz? Co w niej uwielbiam? Wiesz co, jej głos, jej całą osobowość, jej wygląd fantastyczny do dzisiaj, jej kolorowe, różne, wiesz, kostiumy. Stroje, które są u nas szeroko potem komentowane w showbiznesie. Tak, i jej makijaż, wiesz, wygląda jak polska Brigitte Bardot, wydaje mi się. No jest fajna, naprawdę. Oczywiście też pamiętam jeszcze Dodę, bo jak byłam młodą dziewczyną, no to była Doda, Virgin, no i była zawsze tą szaloną dziewczyną, którą ja bardzo szanowałam, bo ja szanuję ludzi, którzy mówią otwarcie swoją opinię i są szczerzy i tacy, wiesz, prosto z mostu. No nie orientuję się teraz nowymi na przykład raperami, to poznaję teraz ten rynek, tak? Mhm. Raperów, czyli raperów. Może coś z raperami byś stworzyła. Może. Takie coś mnie interesuje. Wiesz, taki... Ja lubię mieszać różne... jakby to powiedzieć? Gatunki muzyki? Tak, czy... style muzyki. Style muzyki. To jest fascynujące. Na przykład jak kiedyś Jay-Z i Linkin Park, czy coś. Rap z rockiem, czy tam pop z, nie wiem, klasyką i tak dalej. To jest fajne. No właśnie, 13. edycja Twoja twarz brzmi znajomo. Tam też jest, słuchaj, muzyka przede wszystkim. Powiedz mi, co już Cię zaskoczyło? Co może w sobie odkryłaś po tych kilku odcinkach? Słuchaj, no my już nagrywamy, już jesteśmy przed końcem. Mieliśmy tak, my tego nie możemy, ten, ale tak, wiadomo, że jesteście już dalej. Nie mówię, bo dwa odcinki zostały już, była emisja dwóch odcinków, w których wcielałam się w Donnę Summer i Pink. Donna Summer, no tak, byłam stremowana, ta cała nowa sytuacja, słuchajcie, bo to jest tak, ta scena w twojej twarzy jest olbrzymia, to jest taki naprawdę taki, no monstrum to może nie jest, bo to jest bardzo piękna scena i tam jest bardzo dużo miłości, ale człowiek ma respekt, jak stoi na tej scenie pierwszy raz. Później są jurorzy, publiczność, kamery, 8 kamer latają nad tobą, kręcą się koło ciebie. Ja jeszcze nigdy nie byłam w takim programie, czyli to było coś nowego. W języku polskim oczywiście. Mamy tam wywiady przed windami, przed transformacją, tak bym powiedziała. Tak. To mnie troszeczkę na początku stresowało. Teraz to już mam gdzieś, jestem jaka jestem, mówię co mówię. Kto mnie lubi, ten mnie lubi, kto mnie nie polubi, ten mnie nie polubi po prostu. Uczymy się bardzo dużo wokalu po prostu. Rozwijamy się co do wokalu. Będą różne choreografie. Nie mogę oczywiście powiedzieć, jakiego artysty. Słuchajcie, no to jest bardzo fajne, jak się człowiek wczuwa w innego artystę. Poznajesz świat tego artysty, oglądasz wywiady, występy. Automatycznie coś poznajesz w samej sobie też. To właśnie co takiego poznałaś już po tym czasie w programie? Znaczy wiesz co, na przykład jak wcielałam się w Pink, to wyszła ze mnie ta niegrzeczna dziewczyna i wokal taki bardziej rockowy. Co jeszcze poznałam? Poznałam przez różnych innych artystów
jakby troszeczkę poluzować, stracić ten strach czy respekt do tej dymensji tego wszystkiego. Emocjonalnie bardzo dużo się też dzieje, bo człowiek jednak no, chce, to, my to robimy dla widzów, tak? No bo robimy to dla widza i też robimy to z, bo te pieniążki przecież każdy. To oczywiście są na cele charytatywne idą. Tak, i to jest najważniejsze, to jest fantastyczne. Dzielimy się tą miłością do muzyki i z widzem, i z naszymi fundacjami. Czyli naprawdę jest bardzo, bardzo fajny program. I poznałam bardzo dużo fantastycznych nowych przyjaciół, uczestników, ludzi za kamerą, z ekipy. Jest fajnie. Ale słuchajcie, zaskoczyłaś sama siebie, że wow, ja tak potrafię? Wiesz co? Ostatnio tak, że mam jednak taki oddech, bo miałam problemy z oddechem na początku. Zobaczycie to, jeżeli będziecie oglądać. Nauczyłam się w końcu tego oddechu. Nauczyłam się troszeczkę tak dać czadu. No i wzmocnił mi się głos po prostu, wydaje mi się. I znaczy, więc my jesteśmy jeszcze w trakcie treningów nadal i nagrywania, czyli wydaje mi się, że po wszystkim, jak będzie ten moment, gdzie człowiek usiądzie i oglądnie te odcinki, to będą znowu inne emocje. Na razie to jesteśmy w trakcie po prostu. Teraz mamy 5 dni na nowy utwór, bo my zawsze mamy tak gdzieś tydzień na nowy utwór, nowego artystę. No i... A czy, oczywiście no nie mów, ale ja jestem ciekawa, czy spełniło się twoje marzenie i wcieliłaś się w postać, którą bardzo chciałaś? Czy nie? Mogę powiedzieć, że Pink, uwielbiam Pink, uwielbiam Pink. Pink, kto tam jeszcze był? Jeszcze jedna osoba, no i jeszcze jedna. Tak, w sumie jest 3 artystów, których bardzo, bardzo lubię. Tak. Który juror jest najbardziej surowy? Kacper zawsze jest, no, nie surowy, oni są bardzo kochani. Bardzo kochani. Ja ich naprawdę pokochałam, bo są po prostu pani Katarzyna i pani Małgosia są po prostu no, cudne, piękne, super kobiety. Adam i Kacper też są fantastyczni i oni, jeżeli nas, no, kiedy nas oceniają lub krytykują, to też z miłością i z respektem, ale nieraz mówią, jak coś jest nie tak. Pani Walewska to też umie, wiesz, powiedzieć, co myśli. Kasia Skrzynecka bardziej jest z nami, czuje z nami, czuje po prostu nas i jest z nami emocjonalnie. Adam jest chyba najmłodszym jurorem, ale no nigdy nas nie, nie wiem, no, nie urazili, czy tak, obrazili. Ale czyli dla ciebie najbardziej najsurowszy jest Kacper. Chyba Kacper. Cześć Kacper. Ale no, jest przekochany i miły, ale mówi tak, wiesz, konkretnie o co chodzi i co nie wiesz. To który uczestnik jest dla ciebie na przykład zagrożeniem albo myślisz, że jest dla ciebie taką silną konkurencją? Nie ma takiego uczestnika w tym sensie, że po prostu my jesteśmy naprawdę wielką rodziną. Nie mówię tego o tak, bo to muszę mówić, bo różne były Boże, nie odcinki, tylko edycje. Nie zawsze każdy się z każdym rozumie. My jesteśmy bardzo zgrani. Ja jestem z 2 aktorami w tej samej agencji na przykład, czyli to już jest super, lubimy się. Wszyscy są przecudni po prostu, naprawdę. Dziewczyny są takie, że wiesz, nie ma konkurencji. Nieraz pomiędzy kobietami jest taka dziwna bitchy, to nazwę, konkurencja. Nie ma tu konkurencji, ponieważ nikt tutaj nie odpada. Tylko my jesteśmy wszyscy od początku do końca. Razem ze sobą się uczymy, obserwujemy się, uczymy się od siebie. Każdy z nas ma inne cechy charakteru, inny wygląd. Inaczej podchodzi do tego profesjonalnie lub emocjonalnie. Czyli no nie ma konkurencji. Nie, absolutnie nie ma konkurencji. No właśnie, widzicie się nawzajem. Widziałaś już wykony też innych osób. Tak. Powiedz mi, kto według ciebie jest takim odkryciem w tej edycji?
Wiesz co, wszyscy. To jest wszyscy. Bardzo trudne pytanie, tak, bo wiesz, jest... Czy ktoś ci może zaskoczył na przykład, że zrobił taki Transformers, że miałaś ło? Słuchaj, Gosia Andrzejewicz jest wokalistką i Marta Gałuszewska też, wokalistkami są. I Paweł Czadoman jest wokalistą. To są ja jestem aktorką, wokalistką, no ale bardziej znana jako aktorka. Paweł po prostu zaskakuje za każdym razem, bo Paweł Czadoman jest gwiazdą disco polo, ale kurczę, śpiewa, on wszystko umie zaśpiewać po prostu. Ma taki głos, taki talent, niesamowity. Ja ich nie znałam przed tym programem, czyli poznałam ich tutaj w programie w Polsce, ale oczywiście patrzyłam się na Google i tak dalej, jakieś wywiady, występy ich. Gosia Andrzejewicz, tak samo Gosia ma taką muzykę swoją, że ona bardziej takim głosem śpiewa spokojnym. Mhm. Daje czadu też, kurczę, zobaczycie. Marta Gołuszewska tak samo, no wszyscy. Nasi aktorzy z kolei, Kamila Boruta, Maurycy Popiel, Filip Gurłacz i Karol Dziuba. No to nieraz się wcielają 1000% po prostu. Także aż mi no po prostu siedzimy wszyscy i wiesz, wow. Ja na przykład nie mogę powiedzieć, kurczę, teraz kogo, ale jestem fanem jednego artysty od lat, bo jest od 20 roku życia. I ostatnio nagrywaliśmy taki odcinek, że ja się patrzę, kurczę, na tego kogoś, kto tego artystę właśnie wcielał się w tego artystę. A ja byłam bardzo zakochana w tym piosenkarzu. I byłam taka, wiesz, z otwartą buzią się cały czas na tą osobę gapiłam. Mówię, kurczę, nie mogę, muszę zdjęcie zrobić z tobą. Wow. Po prostu jeden, jeden. Tak, jeden, jeden. Co do ruchu, co do wokalu, co do wyglądu. Mamy fantastycznych charakteryzatorów. Po prostu, jak ja rodzicom wysyłam zdjęcia, to wiesz, są w szoku. Czyli to jest dla ciebie taka pierwsza ciekawa przygoda, można powiedzieć, w Polsce? Taka artystyczna? Bardzo ciekawa, tak. Pierwsza w tym stylu. Taki program i no niepowtarzalna. Po prostu wiesz co, my jesteśmy już tacy smutni, że to się już niedługo kończy. Będzie dopiero emisja, ale my już po prostu nagrania niedługo kończymy. Mm-hmm. Jesteśmy smutni, bo oczywiście jesteśmy naprawdę jak to się mówi, przyjaźń się nie tworzy, tylko nie buduje. Postawi, buduje. Mm-hmm. Tak. No ciekawa jestem, jak to będzie po nagraniu. Czyli jakby czekasz na dalsze możliwości i propozycje tutaj u nas w Polsce, słuchajcie, tak, jak mi się tak słyszy. A właśnie, jaka jest twoja rola marzeń? Wiesz co? Ja lubię na przykład, ja lubię bardzo bajki, ja lubię fantasy filmy, ja lubię przebieranie tak ogólnie. To mnie fascynuje. Tak, takie role jak ma Johnny Depp na przykład. To jest mój jeden z moich ulubionych aktorów i wciela się naprawdę w takie różne przedziwne charaktery. Takie role mnie interesują. Komedie, uwielbiam komedię, bo lubię się śmiać po prostu, bo to jest medycyna życia, uważam, bo świat jest często szary, bury i smutny i to, co się aktualnie dzieje, jest dziwne. Komedia, taki serial, fajny serial, w którym bym grała jakąś fajną, śmieszną osobę. No właśnie, a czyli oceniasz, że jakby my jako społeczeństwo jesteśmy bardziej pogodni niż Niemcy? Czy na odwrót? Wiesz co, muszę ci tak powiedzieć. Po emisji dwóch pierwszych odcinków pierwszy raz byłam skonfrontowana z hejterami. Tak. Mhm. W Niemczech tego tak ja przynajmniej nie odczułam. Ja mam naprawdę fajnych, miłych fanów. Tutaj na Facebooku na przykład, w twojej twarzy, kurczę, naprawdę ludzie są nieraz brutalni. I ja czytałam te komentarze, bo mnie interesowały i odpowiedziałam tam parę razy z humorem, bo wiesz, jak tam mówią, stara, nawet jednego tonu nie trafiła, to odpowiedziałam, no właśnie jeden chyba trafiłam, nie? Ja się z tego śmieję w sumie, ale bo jestem doświadczoną artystką, ale dla młodych ludzi to jest, wydaje mi się, bardzo ciężko, czyli
Tutaj w Polsce może jest, ja nie wiem dlaczego, więcej hejterów, czy tutaj jest bardzo... skala hejtu w Polsce na show biznes jest według ciebie większa niż w Niemczech? Tak, tak. Są, ludzie wydają mi się bardziej brutalni. Nie wiem dlaczego. Skąd to... Nie wiem, skąd to... Jak to się A mówi? Z czego wynika ta kultura właśnie taka w mediach w Niemczech? Jak myślisz? Kultura w mediach? Tak. Taka właśnie, że mówisz, że nie ma tyle hejtu. Też w jednym z wywiadów mówiłaś o tym, że tam nie ma takiej ilości paparazzi, którzy latają za gwiazdami, tak, tylko są oficjalne zdjęcia tak naprawdę z jakichś premier czy tam pokazów. Ważne są oficjalne zdjęcia, bo to jest tak, że jest pewna prywatność tych ludzi i nie można zrobić zdjęć na prywatnej, na posiadłości, na... Po sesji prywatnej. Mhm. Proszę? Po sesji prywatnej, tak. Po sesji, tak. Ludzie, dajcie mi co pół roku, będzie super. Tej możliwości nie ma, to jest zakazane po prostu i sądzą cię tam i wygrywają artyści. Nieraz, jeżeli tak jak mówiłam, jeżeli ktoś na ulicy kogoś zobaczy i zrobi zdjęcie i wyśle do gazety, to nieraz drukują, ale też się tego boją. Oczywiście, że jest krytyka w mediach. Gazety piszą wszystko to, co chcą i krytycy oczywiście też piszą to, co chcą o roli, o filmie, o artyście, ale... Ale mówisz o takich krytykach, czyli to są jakby osoby, które mogą, znaczy robią, bo to jest ich zawód, tak? Zawodowo. Tak, a nie mówisz o tych, że jest taka ilość hejtu, tak? Ludzie tak się nie piszą. Ludzi, słuchaj, może ja po prostu, ja nie wiem, może jest, pukam tutaj, wiesz, może ja miałam szczęście po prostu i tego tak nie odczułam i że nie mam miliona followersów na Instagramie. Może wtedy też się sytuacja zmienia. Tylko po prostu po występach stwierdziłam, że wow, ludzie są nieraz niemili. I to... I nie szan... Wiesz, to jest taki brak, wydaje mi się, brak szacunku, bo można powiedzieć oczywiście, wydaje mi się, słuchaj, no nie podobało mi się to, bo to po prostu mi się występ nie podobał, niedobrze śpiewa, ale jeżeli... Bez respektu to wszystko się dzieje i ubliżają ludzie i przeklinają. To jest niefajnie, nieładnie. Myślę, że to jest też ważne spostrzeżenie z perspektywy tego, że mieszkałaś tam przez bardzo długi czas, teraz tutaj do nas wróciłaś i widzisz tą różnicę, ponieważ my tu żyjemy w tym i cały czas tak jest. Tak, tak. Więc to jest ważne spostrzeżenie. Powiedz mi na koniec naszej rozmowy, jaka jest twoja ukryta pasja, o której jeszcze wszyscy tutaj nie wiemy. Słuchajcie, no pierogi. Ja mam niestety nietolerancję na gluten i akurat dzisiaj jadłam sobie ruskie pierogi bezglutenowe. Fantastyczne. Uwielbiam, no pasją moja polska kuchnia, jedzenie w ogóle, uwielbiam. Jestem bardzo szczupła, bo mam naprawdę dobre geny i dużo sportu uprawiam. Uwielbiam jedzenie. Chcę bardzo się nauczyć surfingu. Mhm. Jestem w ogóle taka wysportowana bardziej. Lubię wyzwania. Fizyczne, psychiczne, artystyczne. Jestem ciągle w ruchu. Muszę po prostu mieć przygody zawsze. Poza tym pasją moją, taką ukrytą... Ale oprócz tego, rozumiem, że też te pierogi lepisz sama. Tak, te pierogi też lepię sama. I czekaj, ale tak myślę, jaka jest ukryta moja jeszcze pasja? Ukryta, no wiesz, ukryta to jest ukryta. No nie mam nic takiego dziwnego w sumie. Czujesz się jakby szczęśliwa, że udało ci się robić to, co kochasz, co jest twoją pierwszą pasją, nie ukrytą, czyli aktorstwo. I aktorstwo, muzyka, tak, muzyka jest moją, bez muzyki bym w ogóle nie mogła żyć, bardziej niż bez filmu, wydaje mi się, muzyka jest po prostu bardzo ważna w moim życiu i no i... Czyli gdzieś te role, czyli teraz jakby podsumowując naszą rozmowę, twoje role się trochę zamieniły, czyli kiedyś było aktorstwo na pierwszym miejscu, a teraz jest odwrotnie, teraz jest muzyka. Teraz aktualnie jest muzyka, tak, moim priorytetem akurat przez ten program, ale oczywiście też mam jestem na planie, na bieżąco, ale to są dwie takie moje pasje, tak samo jak Polska i Niemcy, tak samo jest muzyka i aktorstwo dla mnie bardzo, bardzo ważne, wszystko jest w moim serduszku gdzieś tutaj
bardzo głęboko. No to w takim razie czekamy na twoje nowe wcielenia zawodowe, i te muzyczne, i te aktorskie, i życzę ci, żeby wszystkie twoje marzenia, które sobie tam masz w sercu, się spełniały. Dziękuję. Słuchaj, w ogóle nie patrzyłyśmy tutaj, co ludzie piszą. Mam przekazać przede wszystkim jeden tutaj komentarz, że ty się swoim wiernym fanem, słuchaj. I napisał to po niemiecku, bo umiem niemiecki, więc przeczytał. A czekaj, tutaj jest Liebe Grüße aus Göttingen, Natalia. Liebe Grüße zurück. Po angielsku, tak? Tak, więc oglądali nas też fani twoi z Niemiec. Proszę? Twoi fani z Niemiec nas oglądali. Aha, no to widzisz. A no to faktycznie. A z Polski? Co tutaj się dzieje w ogóle? Nie było hejtu na ciebie. To słuchajcie, Natalia, sprawdzę, czy był hejt na nią. Nie było. My tutaj na portalu Przeambitni nie widzimy takich komentarzy, słuchaj. Kochani, oglądajcie twoją twarz, jeżeli chcecie. Komentujcie, przesyłajcie nam wszystkim, i szczególnie mi oczywiście teraz, miłość, love. I bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo i czekam na twoje wcielenia w twojej twarzy. Dobrze, kochana. Buziaki, miłego wieczoru. Dzięki, miłego wieczoru. Pa, cześć. Dziękuję, kochani, wam jeszcze raz za dzisiejszego live'a. Dziękuję Natalii za rozmowę. Mogliśmy zobaczyć jej nowe wewnętrzne wcielenia, to co kocha, poznać jej historię przyjazdu tutaj z Niemiec do Polski. Dziękuję za dzisiejszego live'a. Cała nasza rozmowa jest oczywiście zapisana tutaj u nas w postach na Instagramie. Możecie do niej w każdej chwili wrócić, zajrzeć albo obejrzeć całą, jeśli dopiero teraz dołączyliście do naszej rozmowy. Trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie, że live'y są o godzinie 19:30 na portalu Przeambitni.